W 1989 roku jakby ta część Europy wróciła najpierw czołówkami gazet z racji poszczególnych rewolucji, które się dokonywały, a potem to już tak wróciła na stałe. Pojawiła się kwestia co z Unią Europejską, co z NATO, pojawił się problem migracji znacznie zwiększonej z tej części Europy, pojawił się wpływ faktu, że ta część Europy ma za sobą 45 lat innej tradycji, w wyższym stopniu niż większość Europy Zachodniej jest przywiązana do wartości konserwatywnych. Jednym słowem pojawiło się mnóstwo wpływów i również potencjalnych konfliktów, z którymi ta stara Europa musiała sobie jakoś radzić. Moment ogłoszenia wyników wyborów 4 czerwca. Z tym, że to też nie było tak, żeby ludzie wyszli tego dnia na ulicę. Nikt nie wyszedł na ulicę, z tego co ja pamiętam. Bo wszyscy sobie zdawali sprawę, że to jest jakiś moment przełomowy. Czegoś takiego w historii Polski powojennej nie było i również całego regionu. A że jednocześnie, że to jest dopiero początek drogi. Myśmy tę świadomość mieli bardzo silnie rozwiniętą, że Polska jest krajem zrujnowanym, biednym, w którym trzeba przebudować wszystko, również ludzi. I w tym sensie też nie był to moment wyzwolenia, takiego, że oto osiągnęliśmy jakiś cel, tylko wiedzieliśmy, że osiągnęliśmy jakiś, ja wiem, pierwszy etap na drodze do być może jakiegoś fantastycznego celu, jakim się może stać demokratyczna Polska. Inaczej to wygląda w Polsce, inaczej wygląda na Węgrzech. Powiedziałbym, że w pozostałych krajach, o których w tej chwili nie mówię, to w jakimś sensie, może tego niekoniecznie należy to za każdym razem podkreślać, ale jednak jest ten efekt domina, że skoro się okazało, że w Polsce i na Węgrzech można, że w Związku Radzieckim się dzieją rzeczy niesłychane, no to to niewątpliwie był ten moment, który ludzi tutaj w Pradze, czy potem w Berlinie Wschodnim, czy w Lipsku, czy potem w Bukareszcie i Timisoarze ośmielił do tego, że można spróbować powalczyć tym razem o wszystko. 89 rok ktoś, każdy zapamiętał inaczej, bo coś innego się działo w jego kraju, były to inne miesiące, inne twarze, inne ważne wydarzenia. Dopiero ex post, czy ćwierć wieku później, myślę, że taka wspólna pamięć, w jakimś sensie wspólna, zaczyna być produkowana.